Cześć! Dzisiaj zobaczymy, w jak najprostszy sposób dodać efekt znany, myślę, wszystkim graczom, ekran ładowania ekranu. Pytanie, po co ten loader, potocznie tak się o nim mówi, ekran ładowania ekranu, jaką on funkcję pełni, po co on jest? Otóż on daje czas. Czas na to, żeby wczytać bardziej osobożerne elementy grafiki, tak żebyśmy nie widzieli różnego typu artefaktów, które by się pojawiły, gdyby niejako szczególnie na słabszym sprzęcie, przy słabszym dysku, dany level wczytywał się przez dłuższy okres czasu. Jeżeli na przykład podczas testu wychodzi przy danej konfiguracji, że potrzeba jest na przykład 5, 7, 10 sekund na wczytanie w takim prawdopodobieństwem 90% wszystkich elementów, to właśnie grafika, jaką wyświetlamy graczowi po uruchomieniu danego levelu, daje czas, żeby te wszystkie elementy się wczytały. Po tym jak ta grafika znika, gracz niejako jest w stanie rozpocząć rozgrywkę już ze wszystkimi wczytanymi elementami. Tu jest przykład, dość bym powiedział, właśnie w osobożernej, tak kolokwialnie mówiąc, grafiki danego levelu. Tu widzimy bardzo wiele komponentów graficznych, dość wysokiej jakości. To wszystko sprawia, że samo wczytanie tych komponentów trwa parę sekund. No, przy szybkim komputerze jest to niewidoczne, natomiast proszę mi wierzyć, przy słabszej konfiguracji sprzętowej wczytanie takiego konkretnego levelu nie odbyłoby się automatycznie, ale właśnie pojawiły się określone artefakty, pewne elementy mogłyby się pojawiać, wnikać, później byłyby dopiero dostępne. To oczywiście by świadczyło o małym profesjonalizmie i brakowałoby tego efektu właśnie komfortu, profesjonalizmu, czego byśmy oczekiwali od produktów komercyjnych. Sama budowa loadera naprawdę nie jest skomplikowanym zadaniem, nawet odważyłbym się na stwierdzenie, że jest prostym. Zobaczmy, jak parę minut, mam nadzieję, uda nam się efekt uzyskać. Wejdźmy może w te rozgrywki. Dobrze, pierwsza sprawa, tradycyjnie stwórzmy folder, w którym wszystkie te elementy, jakie będziemy tworzyć, będą się znajdować. Folder nazwiemy ekran ładowania. Dobrze, i teraz potrzebujemy dwóch elementów. No, pierwszym elementem jest ta grafika, jaką chcielibyśmy wczytać. Pozwoliłem sobie tak szybko wcześniej stworzyć dowolny plik graficzny, tu akurat jest w formacie JPG. Dobrze, wczytaliśmy grafikę. Kolejny element, będziemy potrzebowali widget blueprintu, który w momencie uruchomienia danego levelu wyświetli się, a jednocześnie przyjmie całą interakcję z poziomu klawiatury, myszki, blokując tak naprawdę jakąkolwiek formę rozgrywki, ale zasłaniając cały obraz, on da właśnie czas na wczytanie się wszystkich niezbędnych elementów w naszej grze. Tutaj korzystamy z zakładki Create Advanced Effect, User Interface, Widget Blueprint. Interesuje nas User Widget. Nazwijmy go Loader, tak żeby inaczej. Dobrze, pierwsza rzecz, tutaj widzimy dość dużą rozdzielczość i słusznie. Możemy to ustawiać w tym miejscu Screen Size. Na przykład 4K Digital Cinema to jeszcze większa rozdzielczość. To jest taki dobry zwyczaj. Wszystkie elementy, jakie budujemy, które chcemy skalować, budujmy od razu z założenia, że będą w maksymalnej rozdzielczości. One się bardzo dobrze skalują w dół, natomiast jest pewien problem, jeżeli chodzi o skalowanie pewnych elementów w górę, więc tutaj zawsze jeszcze raz powtórzę Screen Size. Tu jest to miejsce, żeby ustawić tą docelową maksymalną rozdzielczość, jaka by nas interesowała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, będziemy potrzebowali niejako panela, wewnątrz którego będziemy umieszczali poszczególne elementy, na przykład zdjęcie czy też tekst, który będzie nam się wyświetlał podczas procesu ładowania. Tutaj jest Canvas Panel, to jest ten element, ten obszar roboczy, jaki umieściłem teraz na naszym wyporcie. I co będę potrzebował? Będę potrzebował samego obrazu.
dobrze, niech on będzie w tym momencie w takiej formie. Tutaj mamy możliwość jego dokładnej alokacji, niech wypełnia cały ekran potencjalnie. Oczywiście jeszcze musimy go ręcznie przeskalować. Wybierzmy tylko rodzaj obrazu. Dobrze pamiętam, to chyba go nazwaliśmy obraz. To są przykładowe obrazy. Tak, jest obraz. Dostosujmy teraz jego obraz do całej przestrzeni roboczej. Tak, to już było wcześniej wybrane, czyli skalowanie mamy wypełnione. I oprócz tego obrazu, który niejako będzie tłem, potrzebujemy jeszcze tekstu, który by nas informował o tym, co się dzieje. Dobrze, myślę, że niech on będzie alokowany w stosunku do lewego górnego rogu. Taki rozmiar myślę, że będzie wystarczający. I tak może, nawiązując do wszystkich anglojęzycznych produkcji, napis, który każdy widział setki razy albo i tysiące. Mówiący o tym, że dany level jest wczytywany. Dobrze, skompilujmy, zapiszmy. No i teraz po kolei. Ten efekt będzie uruchamiany automatycznie, kiedy ten level jest wczytywany. Wchodzimy teraz do blueprintu danego levelu. Zdarzenie wczytywania, czyli event Begin Play. Pierwszą operację, jaką musimy wykonać, to jest wczytanie, utworzenie samego widgetu. On jeszcze nie będzie wczytany na ekran, ale będzie już miał miejsce zarezerwowane w pamięci. Jest Create Widget. Jest literówka. Teraz jedna uwaga, jeżeli pewne elementy się nie pojawią Państwu, kiedy będziemy wpisywali w to pole wyszukiwania, należy wyłączyć ten mechanizm context sensitive. O co chodzi? Otóż Unreal Engine cały czas stara się niejako cache'ować, przeszukiwać i dostosowywać wyniki odpowiedzi do tego, co prawdopodobnie, z pewnym prawdopodobieństwem będzie nam potrzebne. Natomiast jeżeli ja nie potrzebuję tych odpowiedzi, tutaj zakładając nawet, że one są błędne, coś nie będzie wyświetlone, śmiało mogę ten checkbox wyłączyć, tak żeby być pewnym, że z całego zbioru dostępnych metod, obiektów, on faktycznie tutaj to przeszukanie zrealizował. Jeżeli by czegoś nie było, tutaj musimy odhaczyć to context sensitive. W tym przypadku akurat interesuje mnie rzeczywiście create widget. Wybieram teraz widget, który przed chwilą stworzyłem. Nazywał się Loader. I na rzecz gracza cała operacja będzie wykonana. Get Player Controller. Wskazuję tego jedynego gracza jako obiekt, do którego wszystkie późniejsze wydarzenia będą się odwoływać. Jeżeli już widget mamy stworzony, ale jeszcze nie wyświetlony, w tym przypadku możemy go właśnie już wyświetlić użytkownikowi na ekranie. Dobrze, na ekranie jest wyświetlony. Tutaj tylko go wskazujemy, co ma się wyświetlić. Kolejna operacja. W momencie, kiedy ta grafika jest wyświetlona, musi być zablokowana jakakolwiek interakcja. Chodzi o to, żeby, załóżmy, że ten ekran ładowania jest wyświetlony, ale uniemożliwić graczowi przemieszczenie się na przykład po levelu. Byłoby to całkowicie nieintuicyjne, dlatego właśnie musimy całą jakby uwagę, wystarczy, że skierujemy na tą grafikę, jaką wyświetlamy w tym momencie
uzyskamy niejako efekt zbliżony do spauzowania. Oczywiście wszystko się będzie wczytywać, natomiast gracz nie jest w stanie żadnej operacji wykonać. Do tego służy węzeł set input mode. User interface only już jest odpowiedź. Oczywiście na rzecz naszego gracza. I ten widget, który był wcześniej stworzony, również musimy wskazać. Dobrze, tutaj ten efekt już uzyskaliśmy. I teraz, co się dzieje dalej? W tym stanie, czyli grafika jest wyświetlona, jakiekolwiek akcje gracza są zablokowane, ponieważ one są skierowane bezpośrednio na widget, a tam niczego, co byłoby programowalne, co byłoby responsywne, przecież nie definiowaliśmy. Więc na grafikę może klikać i tak się nic dziać nie będzie. Następnie będziemy czekali określoną ilość sekund. Pytanie ile? No jeżeli tego nie określamy dynamicznie, to na przykład możemy w pewnych doświadczeniach przyjąć, że to 7 sekund może wystarczyć na wczytanie całego levelu, tak żeby tych artefaktów związanych z wczytywaniem nie wyświetlać. Tutaj ustawimy okres 7 sekund. No i co się dzieje dalej? No tak może byśmy tylko te dwa węzły dali poniżej, żeby mieć pogląd na całość. Czas minął, w tym momencie usuwam widget z widoku. Do tego służy węzeł remove from parent. I podobnie ustawiam fokus, pełną responsywność na grę. Tylko służy węzeł set input mode game only. Oczywiście wskazaniem właściwego gracza. Kompilujemy, zapisujemy. Zamykamy nasz obszar roboczy. Maksymalizujmy, przypominam, tylko F11 i uruchamiamy naszą rozgrywkę. Zobaczymy, jaki efekt udało nam się uzyskać. Dokładnie o to chodziło, proszę zobaczyć. No, ja tam jeszcze ruszałem myszką, przyciskami. Nic się nie działo. Tak więc wszystkie peryferia zostały, komunikaty w nich przekierowane na naszą grafikę, a level uzyskał czas, żeby wczytać wszystkie elementy graficzne i w pełni wczytanym levelem przystępujemy do rozgrywki. Dzięki wielkie za uwagę. Myślę, że maksymalnie krótki i przystępny sposób udało mi się temat przedstawić, a w razie pytań piszcie w komentarzach.